To reggae rzeczywiście do mnie pasuje, nie wiadomo czemu, ale słuchajcie, zacząłem tworzyć, słuchać i tak zostało. To dopiero 3 lata, także wiecie, to jest dopiero początek. Ale damy radę, damy radę. A propos muzyki, która znalazła się na płycie, moim zdaniem płyta bardzo dobra, jedyny zarzut taki, o którym już wczoraj mówiłem, to ten miszmasz, który jakby mi tam trochę przeszkadza. Ja najbardziej chciałbym właśnie chłopaków posłuchać w rucowych klimatach i Kamil ma rewelacyjny głos w ogóle do rucowych rzeczy, to jest oczywiście moje zdanie. Powiedzcie mi o tym materiale, bo on się bardzo szybko pojawił oczywiście po całym tym programie o Toszce, bo nie ukrywajmy, że to też był taki duży kopniak do przodu. Żebyście też powiedzieli, bo ten materiał już on był w przygotowaniu, tak? Byście mieli już wtedy w trakcie, jak ten program trwał, kawałki nagrane. Jakby troszeczkę tylko powiedzieć to, ile ta płyta powstawała i mniej więcej kiedy właśnie już wszystko było tak w głowie u was i oczywiście na dźwiękach nagrane. Nie, wiesz co, powiem ci, że płyta właśnie, bo my na płytę zbieraliśmy to z 2 lata. Jeździliśmy po koncertach jakieś tam, wiecie, ale wiecie co, te koncerty miały taką swoją magię, że ludzie nie znali tego bednarka z telewizji i słuchajcie, oni przychodzili z ciekawości, nie? Co oni tam grają i się bujali do tego, także to było fajne, nakręcające. Płyta powstała w ciągu 1,5 miesiąca, jeśli się nie mylę, i ten materiał był już wcześniej ogarnięty, także... Także to nie jest jakiś wytwór Mam Talent czy jakiś sponsorów, nie wiadomo skąd. Także tutaj postaraliśmy się sami. Ale obiecałem wam, że druga będzie jeszcze lepsza. Także mam nadzieję, że będziecie czekać na drugą płytę. Chyba, że wam się znudziło. Ten Kamil.